Odcinki powstają w partnerstwie z marką suplementów diety Naturel, która jest sponsorem mojego podcastu Paliwo z roślin. Cześć, z tej strony Sylwia Maksym. Zapraszam Cię do mojego świata, w którym króluje paliwo z roślin. Jestem dietetyczką sportową, uprawiam kolarstwo górskie, uwielbiam drożdżówki z makiem, świeże figi i kawę. Tworzę to miejsce dla sportowców i wielbicieli aktywności fizycznej. Tutaj dowiesz się, jak w smaczny i prosty sposób poprawić regenerację i zdrowo ograniczyć ilość spożywanego mięsa. Zapraszam Cię do wspólnego czerpania paliwa z roślin. Zawsze mówimy o odżywianiu, nawodnieniu, suplementacji, higienie życia, czyli o wszystkich kwestiach, które mogę poruszać ja, jako dietetyczka sportowa, dietetyczka kliniczna, edukatorka żywieniowa, także sportowczyni. Mam nadzieję, że dzięki mojemu bogatemu doświadczeniu i sporej wiedzy, którą ciągle rozwijam, realnie korzystasz ze wartości, które Ci przekazuję nie tylko w moim podcaście Paliwo z roślin i drugim podcaście Kobieta w sporcie, oczywiście również w moich kanałach w social media, ale dziś chciałabym Ci przedstawić być może kwestię, która nie dotyczy bezpośrednio dietetyki, ale jak najbardziej jest z nią powiązana, a ja jednak daję sobie prawo mówić o hormonie, który nazywa się oksytocyna. Swoimi działaniami możemy wpływać na nasz nastrój, regenerację, samopoczucie i wielokrotnie widzę to, rozmawiając z moimi podopiecznymi, którzy wielokrotnie podkreślają, że ich dieta jest dopięta na ostatni guzik, przestrzegają wszelkich możliwych zasad regeneracji, rozwijają się, edukują, pracują, bardzo dużo trenują, ale ciągle nie czują, że ich organizm jest w najwyższym stopniu gotowości. Ciągle czują, że jest coś, co niestety zaburza ich regenerację, zaburza ich tryb pracy, tryb dnia, bądź po prostu nawet sam rozwój. Wielokrotnie takim czynnikiem jest to, że zapominamy sami o sobie, zapominamy o bliskości, zapominamy o relacji, zapominamy o takim ukochaniu siebie, które było bardzo modnym jakiś czas temu hasłem w internecie i mass mediach. Więc moi drodzy, drogie sportowczynie, drodzy sportowcy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dziś o oksytocynie i o przytulaniu, czyli oksytocyna, hormon bliskości i relacji, i czy samo przytulanie jest w stanie poprawić naszą regenerację. Zdaje się, że mogłam ten odcinek nagrać na walentynki, ale uważam, że walentynki powinniśmy obchodzić każdego dnia przez cały rok, niezależnie od relacji czy braku tej relacji, w której jesteśmy. Pamiętajmy, że najwyższą i najważniejszą w naszym życiu relacją jest ta relacja z sobą samym, z samą sobą. I chciałabym, żeby naprawdę każdy z nas potrafił opiekować siebie. I ja za takie opiekowanie siebie tak naprawdę wzięłam się dopiero po 30 roku życia. Wcześniej goniłam, ciągle mi było mało, ciągle mi było niepoprawnie, ciągle się czułam niedostatecznie wyedukowana, wytrenowana. Za każdym razem było mi mało i szczególnie całe moje życie i moje postępowanie charakteryzuje się bardzo dużą niecierpliwością. Uważam, że powinnam wszystko wiedzieć na już, wszystko, za co się złapię, powinno być od razu perfekcyjnie wykonane. Jak uczę się nowych rzeczy, to wściekam się na siebie, że nie potrafię ich od razu pojąć. No, to jest normalny tryb edukacji naszego rozwoju. To tak jak z podstawowymi przedmiotami, bez których nie jesteśmy w stanie dalej ruszyć w szkole, czy to podstawowej, czy w szkole średniej, czy w ogóle na studiach, czy na jakimkolwiek kursie. Musimy się uczyć powoli i przede wszystkim wykazywać się cierpliwością, ale wracając właśnie do tej dbałości, to chciałam Ci polecić książkę, która bardzo dużo zmieniła w moim postrzeganiu siebie, w postrzeganiu nawet tego, kim jestem, gdzie jestem, chcę być, kim chcę być i gdzie chcę być. Zatem chcę Ci polecić książkę, której tytuł to Dbałość o komunikowaniu swoich potrzeb, stawianiu granic i wolności bycia sobą. Autorki Nedry Glower-Tawab. Książka z 2022 roku, naprawdę niesamowita. Ja dotarłam do niej dopiero jakiś miesiąc temu. Jest
naprawdę obłędna, nie będę Ci opowiadać, co w szczególności zawiera, ale jest polecana przez naprawdę wielu wspaniałych psychologów i tak też właśnie do niej dotarłam. Nie zacierając dzisiejszego głównego wątka naszego tematu, już odchodzę od książki, ale jak najbardziej zapoznaj się z nią, kup ją, potem przekaż innej osobie, która na ten moment być może nie do końca siebie dobrze opiekuje, albo najlepiej zostaw ją na swojej półce, bo po prostu przepiękna okładka też przyciąga wzrok, ale jestem przekonana, że będzie to jedna z pozycji, do której będziesz bardzo często wracać. A propos wracania, wracamy do tematu. Oksytocyna, znana również jako hormon miłości lub hormon przywiązania, pełni wiele fizycznych, jak i psychologicznych funkcji w organizmie. Oksytocyna przypomina nam, jak istotne jest pielęgnowanie naszych relacji i dbanie o nasze ciało i umysł dla dobrej kondycji i regeneracji. Chciałabym w naszym dzisiejszym odcinku przedstawić Ci kilka funkcji, które pełni oksytocyna. Pierwszą z nich i chyba najbardziej popularną dla wszystkich, nawet tych, którzy być może nie kojarzą samego hormonu po nazwie, jest indukowanie porodów i laktacji. Oksytocyna odgrywa kluczową rolę podczas porodu poprzez stymulowanie skurczów macicy, co pomaga w urodzeniu dziecka. Po porodzie oksytocyna również wspomaga laktację poprzez stymulację wydzielania mleka przez gruczoły piersiowe. Kolejną funkcją, jaką pełni oksytocyna, jest redukcja lęku i stresu. Oksytocyna może mieć właściwości przeciwlękowe i przeciwdziałające stresowi poprzez zmniejszanie aktywności osi podwzgórze przysadka nadnercza, która reguluje reakcję organizmu na stres. Oksytocyna jest związana z poprawą umiejętności społecznych, takich jak empatia, zaufanie i rozpoznawanie emocji innych osób. Badania sugerują, że podawanie oksytocyny może zwiększać skłonność do zaufania i współpracy z innymi. Regulacja zachowań matczynych. Oksytocyna odgrywa istotną rolę w kształtowaniu zachowań matczynych, takich jak opieka nad potomstwem i wzmacnianie więzi matczynej. Naprawdę to jest dosłownie niesamowity hormon. Redukcja agresji. Istnieją dowody sugerujące, że oksytocyna może zmniejszać agresywne zachowania poprzez regulację poziomu kortyzolu i serotoniny w mózgu. Regulacja apetytu, czyli uwaga, jednak mamy tutaj kwestię dietetyczną. Oksytocyna może wpływać na kontrolę apetytu poprzez oddziaływanie na układ pokarmowy i mózg, co może mieć znaczenie w kontroli masy ciała i regulacji spożycia pokarmu. Są to tylko niektóre z funkcji oksytocyny w organizmie. Badania nad tym hormonem ciągle trwają, a naukowcy odkrywają coraz więcej informacji na temat tego hormonu i jego różnorodnych działań na wpływ na zachowanie i zdrowie ludzi. No ale właśnie, myśląc o kontekście samej diety i tego, co Ty możesz zrobić ze swoim organizmem, ciałem, wydajnością Twojego organizmu jako sportowczyni czy sportowiec, czyli czy oksytocyna może mieć wpływ na poprawę regeneracji? Jak najbardziej tak. Oksytocyna może mieć pozytywny wpływ na proces regeneracji. Choć jest znana głównie jako hormon miłości i zaangażowania społecznego, badania sugerują, że oksytocyna może przyczyniać się do regeneracji fizycznej i psychicznej. Podczas bliskiego kontaktu fizycznego, takiego jak przytulanie się czy seks, organizm uwalnia oksytocynę. To może skutkować zmniejszeniem poziomu kortyzolu, hormonu stresu oraz zwiększeniem wydzielania endorfin, czyli naturalnie przeciwbólowych substancji, które jest w stanie produkować nasz organizm. Takie działanie może przyspieszyć proces regeneracji fizycznej poprzez zmniejszenie napięcia mięśniowego, łagodzenie bólu i redukcję poziomu stresu. Ponadto oksytocyna może mieć także korzystny wpływ na regenerację psychiczną poprzez redukcję objawów depresji i lęku oraz poprawę samopoczucia i poczucie bezpieczeństwa. Jednakże warto zaznaczyć, że mechanizmy wpływu oksytocyny na regenerację są nadal badane, a jej rola może być złożona i zależeć od wielu czynników, takich jak indywidualna odpowiedź organizmu i kontekst sytuacji. Zatem, jak widzisz, działanie oksytocyny na nasz organizm i w naszym organizmie jest niesamowicie złożone i wszechstronne, dlatego naprawdę warto pielęgnować i ciągle stymulować jej wytwarzanie, ponieważ jej zastosowanie na poziom redukcji stresu, nawet na nasze uspokojenie, na naszą regenerację jest na tyle wysokie, że warto się po prostu dobrze opiekować samym sobą i wykazać szczególną dbałość w kontekście po prostu troski o naszą fizyczność i psychofizyczność. No i idąc w głąb naszego dzisiejszego tematu, chciałabym również podkreślić wartość fizyczną przytulania i seksu.
bo w dzisiejszym zabieganym świecie, w którym tempo życia często wydaje się być nieustannie napędzane, troska o nasze ciała i relacje stają się coraz ważniejsze dla zachowania dobrej kondycji fizycznej, wydajności i regeneracji. Mimo że pędzimy za rozwojem, pieniędzmi, naszym wykształceniem zawodowym, zdobyciem wyznaczonych celów, czyli po prostu bierzemy udział w tym naprawdę ogromnym wyścigu, nie chcę mówić wyścigu szczurów, bo każdy bierze udział we własnym wyścigu i każdy sobie narzuca sam własne tempo, ale niestety obecny współczesny świat ciągle nam je podkręca i żeby nie wypaść z tej drogi, którą sobie sami wyznaczyliśmy, czasami rzeczywiście musimy być może pracować ponad 8 godzin dziennie, pracować czasami ponad nasze siły, wykraczać czasami nawet ponad kompetencje, które zdobyliśmy do tej pory, czyli po prostu nieustannie się kształcić i nieustannie się rozwijać, co bardzo często bywa dla nas bodźcujące i może nas wybudzać właśnie z takiego poczucia stabilności, tylko dodawać ciągle pędu naszym wszystkim działaniom, co z jednej strony jest dobre jak najbardziej, bo nas napędza, nakręca i nadaje sens naszemu życiu, jednakże czasami może być zbyt mocno stymulujące. Przytulanie się i intymność seksualna nie tylko przynoszą nam przyjemność, ale także mają istotne korzyści fizyczne. Badania wykazały, że aktywność fizyczna wywołuje uwalnianie oksytocyny, co może prowadzić do, uwaga, obniżenia ciśnienia krwi, zmniejszenia stresu i poprawy samopoczucia. No, chyba jest to jasne, że jeżeli się przytulamy, nawet sami siebie bardzo dokładnie dotykamy, przytulamy, traktujemy swoje ciało z troską, pielęgnujemy je, nawet po prostu wcierając w nie krem, balsam czy po prostu wykonując automasaż, a już nie mówię tutaj o istotnej roli bliskości drugiego człowieka, niezależnie od naszej orientacji, niezależnie od naszej relacji, osoby, do których się przytulamy, bądź osoby, które nas przytulają, naprawdę mają na nas ogromne znaczenie, taki pozytywny wpływ, więc jestem zwolenniczką tego, żeby jak najczęściej łapać się za rękę, jak najczęściej okazywać sobie uczucia wzajemnie, jak najczęściej się całować, przytulać, a także jak najbardziej ciągle być blisko siebie fizycznie. Podczas seksu i przytulania się organizm uwalnia endorfiny, które działają jak naturalne, w cudzysłowie, środki przeciwbólowe, łagodzą ból i zmniejszają napięcie mięśniowe. Dodatkowo regularne aktywności seksualne, uwaga, mogą poprawić naszą kondycję fizyczną poprzez zwiększenie wydolności serca i układu krążenia. Uważam, że ta kwestia pozostaje bezdyskusyjna i więcej rozwodzić się na ten temat już nie muszę ani nawet nie powinnam. Mam nadzieję kiedyś zaprosić się również do mojego podcastu Paliwo z roślin seksuolożkę i z nią porozmawiać o pozytywnym wpływie relacji i bliskości i również seksu na nasz organizm i przede wszystkim taką kondycję psychofizyczną. Ale właśnie, jakie są psychofizyczne korzyści dotykania i głaskania? Dotyk jest jednym z najbardziej fundamentalnych sposobów wyrażania bliskości i troski. Regularne dotykanie i głaskanie może obniżać poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, a jednocześnie zwiększać poziom oksytocyny, co przyczynia się do poczucia spokoju i zwiększenia odporności organizmu. Badania pokazują również, że regularne przytulanie się i dotykanie mogą poprawić naszą zdolność do radzenia sobie ze stresem oraz zwiększyć naszą empatię i poczucie związku z innymi. Hej! Jestem przekonana, że mój podcast daje Ci mnóstwo wiedzy i frajdy. Daj temu wyraz i oceń go w aplikacji Spotify. Kliknij 5 gwiazdek i dodaj mi inspirujących oktanów. Możesz również napisać motywujący komentarz w aplikacji Apple Podcast lub YouTube. Zasubskrybuj podcast, by być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dziękuję, że jesteś i tak chętnie przesyłasz moje nagrania innym. Dzięki Tobie mój podcast istnieje. Oksytocyna a relacje. Oksytocyna odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji. Wzrost poziomu oksytocyny podczas bliskiego kontaktu z innymi może wzmacniać więzi emocjonalne i zaufanie między partnerami i partnerkami. Badania pokazują, że wysoki poziom oksytocyny może również sprzyjać lepszej komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów w związku. Dlatego regularne praktykowanie bliskości i troski może pomóc w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji. Wpływ przytulania się i seksu i dotykania na zdrowie fizyczne i psychiczne. Oksytocyna, często nazywana hormonem miłości lub hormonem przywiązania,
odgrywa kluczową rolę w naszym życiu emocjonalnym i fizycznym. Jest to hormon wydzielany w mózgu w odpowiedzi na różnorodne bodźce, w tym na przytulanie się, intymność fizyczną i bliskie relacje z innymi ludźmi. Hormon szczęścia, jakim jest oksytocyna, jest kluczowym graczem w naszym życiu. Wpływa nie tylko na nasze relacje i emocje, ale także na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Wartości takie jak regeneracja, bliskość i troska o ciało stanowią integralną część zdrowego stylu życia. Dlatego nie zapominajmy o znaczeniu przytulania się, seksu i budowania bliskich relacji w trosce o naszą ogólną kondycję oraz obniżenie poziomu kortyzolu. Takie działanie sprzyja osiągnięciu stanu relaksu i równowagi psychicznej, która jest niesamowicie kluczowa w budowaniu wydajności organizmu przez każdą sportowczynię i każdego sportowca. Tymi słowami tak naprawdę mogłabym już zakończyć dzisiejszy odcinek, ale wydaje mi się, że 15 minut to jakoś tak za krótko. Doskonale wiecie, doskonale wiesz, że uwielbiam do Was mówić, uwielbiam przekazywać swoją wiedzę, ale czasami wydaje mi się, że te krótsze odcinki mogą być jeszcze chętniej przez Was odsłuchiwane. Jednakże ja lubię podsumowywać moje działania i moją edukację, którą zawsze mam dla Was przygotowaną. Zatem raz jeszcze, podsumowując, czyli jak zwiększyć poziom oksytocyny? Uwaga! Po pierwsze, spędzajmy czas z bliskimi. Kontakty społeczne są kluczowe. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o ogromnej roli seksu i bliskości, ale po prostu o przytulaniu się, rozmowach, o obecności w każdej możliwej relacji. Czy jest to relacja pomiędzy matką a córką, ojcem a synem, czy jest to relacja w związku, czy jest to relacja przyjacielska, czy są to relacje w pracy, czy są to relacje między sąsiadami. Po prostu bądźmy obecni w tych relacjach. Słuchajmy i wysłuchujmy. Rozmawiajmy. To jest naprawdę niesamowicie ważne. W dzisiejszych czasach bardzo często o tym zapominamy. Praktykuj medytację i jogę. Te praktyki pomagają zredukować stres i zwiększyć poziom oksytocyny. Wyciszenie się, dbałość o swój dobrostan psychofizyczny jest niesamowicie ważna w dzisiejszym naprawdę pędzącym świecie, więc jeśli tylko możesz, wdrażaj podstawowe praktyki związane właśnie z medytacją i z jogą, które pozwolą Ci się wyciszyć, uspokoić i przede wszystkim zredukować poziom stresu. Śmiej się i ciesz życie. Ja mam nadzieję, że za każdym razem słyszysz bardzo dużo uśmiechu, który mam dla Ciebie w każdym możliwym odcinku mojego podcastu i w każdych możliwych moich działaniach, bo uważam, że jeśli będziemy robić coś z pasją, jeśli będziemy coś robić z uśmiechem, czyli pokazywać, że naprawdę przynosi nam to frajdę, radość i satysfakcję, to jest o wiele, wiele łatwiej być zadowolonym z życia, redukować stres i nadmierne napięcie, bo śmiech jest jednym z najprostszych sposobów na podniesienie poziomu oksytocyny. Dbaj o aktywność fizyczną. Nie muszę tutaj podkreślać jej ważności, jej roli dla sportowczyń i dla sportowców, jednakże myśląc o tym, że słuchają mnie również osoby, które być może dopiero zaczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną, albo dla których ona jest po prostu zbyt nadmiernie stymulującym i przebodźcowującym stresem w ich organizmie, w ich życiu, to chcę Ci poradzić podejść do niej z frajdą. Jeśli nie zarabiasz w ten sposób na swoje życie, czyli jeżeli nie jesteś zawodową sportowczynią, zawodowym sportowcem, to po prostu czerp radość z tej aktywności, którą uprawiasz. Regularne ćwiczenia, zwłaszcza te wykonywane w grupie i na świeżym powietrzu, jak najbardziej mogą zwiększyć poziom oksytocyny, ale musisz to robić z frajdą i z radością. To jest zawsze najważniejsze. Znajdź czas na relaks i hobby. Czyli kolejna wskazówka, która no cudownie, gdyby mogła być realizowana przez nas każdego dnia. Ale zaraz ktoś może powiedzieć, tak, jasne, to występuje, ale tylko i wyłącznie w idealnym świecie, w którym funkcjonują idealne, zrównoważone śniadania, czas dla siebie, bliskich, idealne nawodnienie, idealna suplementacja, piękna pogoda, jacht, jacuzzi, willa i inne takie. Ja uważam, że nie trzeba mieć tego wszystkiego, żeby osiągnąć swój dobrostan, żeby osiągnąć spokój i radość z życia. Najważniejsze, żeby umieć opiekować siebie. Podałam Ci na samym początku tego odcinka jedną z moich rad, taką związaną z dbałością, czyli dbałość o komunikowaniu swoich potrzeb. Tą książkę zdecydowanie Ci polecam. Jestem przekonana, że pomoże Ci ułożyć te najważniejsze w życiu rzeczy, a całą resztę ułożysz słuchając mojej edukacji, po prostu praktykując wiedzę, którą Ci przekazuję. Za każdym razem mówię o zdrowym żywieniu, nawodnieniu, suplementacji i przede wszystkim znalezieniu na to wszystko czasu, bo
jak najbardziej da się jeść zdrowo, da się kupować zdrowe pokarmy, produkty, składniki, tworzyć zdrowe posiłki, tylko po prostu trzeba posiąść tą podstawową wiedzę, a ja zawsze ją dla Ciebie mam. A zatem być może kolejną radą, nie ma na to badań co prawda, ale być może kolejną radą na to, jak zwiększać poziom oksytocyny, to słuchać podcastu Paliwo z roślin? Jestem przekonana, że tak. Czas na podsumowanie. Oksytocyna to naprawdę niesamowity hormon. Może mieć ogromny wpływ na naszą regenerację i nastrój. Zatem dbajmy o jej odpowiedni poziom, bo to na pewno będzie wspierało nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. A ja po prostu zachęcam Was do wypróbowania tych najprostszych wskazówek, najprostszych rad i dbałości o samych siebie i o naszych bliskich. Pamiętajcie, jeśli my sami o siebie zadbamy, to tym bardziej chętnie będziemy chcieli dbać o bliskich wokół siebie, a oni widząc nasz dobrostan, będą sami naśladować nasze praktyki. Zatem mamy realny wpływ na nasze lokalne, najbliższe środowisko, a im więcej lokalności, tym większy globalny wpływ. Zatem ja trzymam kciuki za Wasze wysokie poziomy oksytocyny, za Waszą radość dzielenia się Waszą pasją, Waszym doświadczeniem, Waszym rozwojem i trzymam kciuki, żebyście zawsze znajdowali na to czas, bo to jest najważniejsze. Więc dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Trzymam kciuki za Wasze zdrowie, za Waszą dyspozycję fizyczną i psychofizyczną. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Odcinki powstają w partnerstwie z marką suplementów diety Naturel, która jest sponsorem mojego podcastu Paliwo z roślin. Jak słyszysz, nagrywanie podcastu daje mi moc radości i z uśmiechem się nią z Tobą dzielę. Dziękuję, że jesteś i wspierasz moje działania. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to wyślij go dalej, tak aby inni też mogli czerpać paliwo z roślin. A Ty już teraz zasubskrybuj mój kanał, by nie przegapić nowych treści. Do usłyszenia w niedzielę za 2 tygodnie. Sylwia Maksym, Paliwo z roślin.